Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco w to piękne, piękne święto, które mamy dzisiaj, czyli zesłanie Ducha Świętego. Wierzę, że Bóg ma dla Ciebie niesamowite dary dzisiaj, że chce przyjść do Twojego życia i ożywić wszystko to, co potrzebuje życia. Wierzę, że Duch Święty chce dotknąć swoją obecnością dzisiaj Twoje serce. Byś doświadczył i doświadczyła tego, że Bóg jest żywy, że kocha Ciebie dzisiaj i że chce tchnąć swoje życie w Twoje życie. Zapraszam Cię do tego, żebyś otworzyła ze mną Słowo Boże. Przeczytamy sobie fragment, który będzie dzisiaj czytany w Kościele, a mianowicie Księgę Ezechiela, rozdział 37. Jest to jeden z moich ulubionych fragmentów w Słowie Bożym. Zawsze, kiedy brakuje mi sił, kiedy potrzebuję więcej życia w swoim życiu, to sięgam po ten fragment i wierzę, że Bóg ma dla Ciebie naprawdę, naprawdę wielkie rzeczy dzisiaj. Także otwórz swoje Pismo Święte na rozdziale 37, Księga Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich, wyschłe kości, słuchajcie słów Pana. Tak mówi Pan Bóg, oto ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha. Prorokuj o synu człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie i rzekł do mnie, synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni, wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. Ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój, udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Amen. Amen. Niesamowite słowo, w którym Pan obiecuje dzisiaj mnie i Tobie, że chce wylać swojego ducha, swojego ducha pocieszyciela, parakleta, tego, który się wstawia za nami, tego, który przychodzi, by ożywić nasze oschłe kości i wlać życie, żebyśmy szli i byli pełni Bożego Ducha, bo jesteśmy dziećmi Boga, który chce nas obdarzać swoimi darami, a przede wszystkim też swoją obecnością. Dlatego dzisiaj chcę, żebyś zawołała razem ze mną, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź, ja potrzebuję Ciebie.
w każdej dziedzinie mojego życia. Oddaję Tobie, Panie, to, co Ty chcesz we mnie dokonać, to, co Ty chcesz przez moje życie dokonać. Przyjdź, Duchu Święty, tchnij Twoje życie w każdą moją niemoc, w każdą moją słabość. Przyjdź, Duchu Święty, z uzdrowieniem mojej choroby. Może potrzebujesz komuś dzisiaj wybaczyć. Wołaj, wołaj do Boga, a On przyjdzie z darem przebaczenia w Twoim życiu. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Tam, gdzie ja nie mogę, tam wiem, że Ty możesz. Napełnij mnie dzisiaj. Przyjdź, Duchu Święty. Jeśli potrzebujesz więcej radości w swoim życiu, to wołaj. Duchu Święty, ja potrzebuję Ciebie, ja potrzebuję więcej radości. Duchu Święty, przyjdź, przyjdź. Duchu mądrości, napełnij mnie. Ja potrzebuję Ciebie, Panie, ja potrzebuję Ciebie dzisiaj. Pragnę, żebyś Ty ożywił moje suche kości, żeby one ożyły, żeby one oddawały Tobie chwałę, Panie. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź teraz na każdą osobę, która mnie słucha. Przyjdź z Twoim życiem, Duchu Święty. Niech ożyje każda dziedzina w Twoim życiu. Duchu Święty, dotykaj teraz każdego serca. Przyjdź z Twoimi darami, przyjdź z Twoimi owocami, Duchu Święty. Przyjdź jak ogień, przyjdź jak deszcz, przyjdź z uzdrowieniem ciała, przyjdź z uzdrowieniem umysłu, przyjdź z uzdrowieniem wspomnień. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź i wylej się obficie, Panie, to jest Twoje święto. Twoje święto. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Ty, który posyłasz swojego ducha, żebyśmy mieli życie w obfitości, żebyś Ty miała życie w obfitości. Dlatego Jezus umarł na krzyżu, żebyś nigdy nie czuł, nie czuła się sama, ale żebyś wiedział, że Bóg Ciebie kocha i daje Tobie dzisiaj obietnicę i wylewa swojego ducha na Twoje życie, na życie Twojej rodziny, na życie Twoje, na Twoje plany, na Twoje decyzje. Przyjdź, Duchu Święty, ze światłem. Przyjdź, Duchu Święty, otwórz nasze uszy i oczy, byśmy słyszeli Twój głos. Byśmy zawsze wiedzieli, że Ty, Boże, jesteś Bogiem żywym, prawdziwym, który jest tuż obok, który nas nigdy nie zostawia i który jest miłością. Ty jesteś, Panie, miłością, dlatego uwielbiam Ciebie dzisiaj. Błogosławię Ciebie, Panie, dzisiaj w życiu każdej osoby, która słucha tego filmiku i wołam, przyjdź, Duchu Święty. Wołaj razem ze mną teraz, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, dzisiaj do każdej mojej niemocy, do każdej mojej słabości, do mojego grzechu. Przyjdź i objaw Twoją moc, Duchu Święty. Przyjdź, Panie. Ja potrzebuję Ciebie, ja pragnę Ciebie i oczekuję Twojego działania w moim życiu. Życzę Wam cudownego świętowania, właśnie zesłania Ducha Świętego dzisiaj. Niech Bóg objawia swoją moc w Twoim życiu, niech wylewa wszelkie dary, które potrzebujesz, niech wylewa też swoją obecność w życiu Twoim i Twojej rodziny. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia niebawem.